No i zaczynamy meczyk. To jest Battlefield Hardline. Aktualnie jestem w drużynie. W drużynie złodziei. Z kim ja jadę? Gdzie jest Nizon? Okej, tu jest Nizon, tu jest Glizdor. Jestem z Nizonem, jestem z Glizdorem, oni mnie jeszcze nie słyszą. Dlatego, że chciałbym mały wstęp urządzić. I w ogóle to ja niepotrzebnie im uciekam. Gościu zostawił sedana, to nawet lepiej. Rzecz się dzieje w centrum Los Angeles. Jesteśmy włamywaczami i mamy oczywiście zgarnąć jak największą pulę hajsu z banku. No i tak, jeszcze by się przydał Glizzer, ale on jedzie za nami, okej. Dobra, zatrzymajmy się tu. Przywitamy się, tylko oczywiście Glizdor, wracaj. Dawaj pod most. No, możesz się przywitać teraz. Nizon się nie przywita, bo nie ma mikrofonu. Cześć. Ale macie perspektywę Nizona z jego oczu. O, i chyba sobie pojeść. Glizdor, gdzie jesteś? Zdążyłem wysiąść. Zdążyłeś czy nie zdążyłeś? Nie zdążyłem. O, biedactwo. Dobrze, zespawnujesz się u nas. I teraz tak. Nie wiem, ile tych meczów nagramy, nie wiem, jak one będą wyglądały. Na pewno będą dwie bądź trzy perspektywy, w zależności od tego, czy Glizdor będzie mógł nagrywać, czy też nie. Na razie się nagrywa. No i oczywiście pierwszy mecz musimy postać pogadać. No ale dobra, będziemy zorganizowaną grupą trzech osób, przynajmniej w tej chwili, która postara się zdobyć jak największą liczbę gotówki, przenieść ją do swojego skarbca, właściwie do swojego samochodu. Chodźcie do windy. Zgadza się. Do swojego samochodu. O, jeszcze jeden z naszej drużyny. Niko. Razem. Z GTA spierdolił. Nie no. Dobra, jesteśmy teraz nad skarbcem, tak? Dobrze, tak, widzę. Na samej górze. Ja bym proponował teraz wejść na dach i wskoczyć do budynku. Tak jest. Tam mamy pulę pieniędzy, którą mamy zabrać i tam musimy skoczyć. Policja już tam grasuje. Oni mają niekończąca się kasa. No, oni mają swój samochód, w którym zabezpieczają kasę na parkingu. Tam wskazuję go teraz celownikiem. Dawajcie, chłopaki, lecimy. Okay. Gdzie jesteście? Mam tutaj fajną kuszę, do której... Piętro wyżej poszli, zostawili mnie. Oła, bali, helka. A którędy wy tam weszliście? Czekaj, zabiła mnie helka. O Jezu, Glizdor, mecz się skończy, a ty punkta nie zdobędziesz. Gdzie są schody na górę? O, tu są. Tam boku. Dobra, to zespawnuj się do nas. Spawnuje się. Nizon jest tutaj? Ale uważaj, bo tam helka atakuje cały czas. Spoko, ja mam wyrzutnię. Zresztą mi pokażę, kto tu rządzi. Tylko jak ja mam ich dosięgnąć? Nie wyjdę na patelnię. O! Och, blisko było. Alright, dobra. Nie wiem, czy się ogarniemy dzisiaj. W każdym razie gra się zajebiście. Battlefield Hardline to jest coś dobrego, co nastąpiło po złej czwórce. Glizdor. Jestem już u ciebie. O! Dobrze. Spadł. O nie, jeszcze jest, żyje. Nizon, nie leż. No co ty? Walcz. Walczę. Została. Jest. Więc tak, jeżeli chodzi o grafikę, w ogóle Glizdor, ty jesteś tym, jak on tam ma, medyk? Medykiem. Dobra, my się nie ogarniemy w ogóle dzisiaj i tak dalej. Za każdym razem, kiedy gramy na w Battlefielda, dopiero zaczęliśmy w sumie dzisiaj pierwszy dzień, to będziemy o tym was informować na moim Facebooku. Coś. Więc jak macie dostęp do bety, to też możecie z nami zagrać. No. Najważniejsze, żebyście dodali mnie, właściwie siebie, do mojego battle loga. Wow, nie wiem, co się dzieje. Dobra, ile mam? 300. Ależ pięknie dwóch zarąbałem. To był niezły wjazd motorem. Dobra, ja już mam full. Dawajcie, w ogóle trzeba... Kurde, zasłonili wejście. Idziecie?
czekaj, bo tu jeszcze ktoś laser postawił. Teraz idę. Jezu, do czekam w windzie, czekam w pierwszej windzie. Dołem ptachu mnie zabił. Nizon, come on, ty żyjesz. Musimy się tak zorganizować, żeby był przynajmniej jeden medyk w teamie. To się wszystko dzieje. Dobra, spierdalam. Nie czekam. To będzie skarbca. Glizdor, to osłaniaj mnie, pobiegnie. Dawaj, lecimy. A, dobra, tam masz, no. Lecimy. Alright. Pacja. Dobra, tu jest nasz skarbiec. Właściwie furgonetka z hajsem. Musimy ją uzupełnić. Gdzieś ty tam poleciał? Nie! Pały tu są. Dawaj, bo tu pały są. Ja idę. Już zjeżdżam w dół. Udało się. Udało się. Dostałem perka. Świetnie, dobra. Team, zbiórka. Follow me. W ogóle jeszcze... Nie wiem, co te perki naprawiają, czy jak ja jestem mechanikiem, to wybieram sobie perka i one na przykład naprawiają samochód, w którym ja jestem, albo coś w tym stylu. Jest Nizon, Glizdor, chodź. Wiesz, bo nawet medyk nie może uleczyć na przykład danego gracza, czy coś. Dawaj, Glizdor, do wyjścia. Może byśmy poszli teraz, rozwalili, chociaż nie wiem, czy teraz się opłaca rozwalać. Opłaca się. Tak, bo nie będziemy wiem... mieć przejście. No przejście tak, ale jak długo jeszcze mecz będzie trwał? 13-20. Dobra, wy macie... Mecz będzie trwał, dopóki kasa nie zostanie dostarczona. Wy macie czym wysadzić liny? Granatem. To może niech każdy biegnie już. Dobra, to ja biegnę tamtą. Ja wchodzę tu na górę. Może Nizon, chodź ze mną. Glizdor, ty idź tam rozwal. 3 wystarczy rozwalić. Tak? O, to nawet nie wiedziałem. To Nizon, osłaniaj mnie. Gdzie jest ta lina? Pęknięta już jest tutaj. O, leci. Już leci. Dobra, świetnie. Chodź do nas tu na górę. Pomijam i zobaczymy ile FPS-ów. Ładnie to wygląda. No, efektownie. Dzięki temu, że się wywala ten żuraw, mamy przejście praktycznie prostą linię z sejfu do samochodu. Zgadza się. Oj, mi też trochę spowolniło do 15 FPS-ów. Biegnę jakbym był, nie wiem, w jakimś slow motion czy coś. Ja tak samo. Jezu, już po mnie. Jak tam staty? Nie najgorsze, 2 do 2. Ja rządzę. I tutaj na lewo. Ale tak to jest, jak człowiek się zajmuje nagrywaniem, a nie graniem. Nie, w ogóle jest ciężko ogarnąć mówienie, a jeszcze granie. No, szczególnie, że tutaj się bardzo dużo dzieje. Glizdor, hajs na ziemi leżał, a ty przebiegłeś. Dobra, ja mam full. Ja mam full, dobra, come on. Biegniemy do przejścia. Jezu! Zdążyłem. Ja pierdziele, jaki fest. Zabiję go. Jesteś? Nie, jeszcze biorę kasę. O cholera. Taki snajper wali i uciekam z nich. Dawaj, czekam tu na ciebie przy tym. Przy wejściu na... O... Biegnę, widzę cię. Skąd dobra? To nic? Biegnij. Ty, Nizona byś uleczył. Nie mogę, nie mam skrzynię. A... Uważaj, po prawej na górze. Tak, już leżę. Jezu, ja biegnę. O Jezu, do windy. Do windy. Gonią mnie. Jaka beka. Respię się, mam apteczkę. Kupa śmiechu dzisiaj była. Uważajcie, bo z windy będą pewnie wychodzić. Jeden gościu przeżył. Nie, żadne windy nie ten. A wiesz co najlepiej? Jak windami się jeżdżą, to najlepiej stanąć w jednej windzie i się nie ruszać. Ty, ja ci powiem lepszą bekę. Jeśli otwierają, to można ich zestrzelić. Dawajcie do windy. Właśnie jadę. Nizon, chodź. Wiesz? Nie, nie ma go. Jesteś? O, jesteś, dobra. Była taka beka, że jeden policjant wsiadł do windy i w dwóch windach byli nasi. I oni tak jeździli z góry na dół i się nawzajem zabijali i zabierali sobie jedną torbę, jeden łup. Ja też w tym uczestniczyłem, no taka kupa śmiechu była. No, co ty robi?
Ten jakiś... Uuu, dobry jest. Hardcore. Nie ma czasu. Dawaj, Glizdor. Jesteś? Jesteśmy. Motor, tak. Jak tu pusto się... na górze nad wejściem. Cholera, zabili mnie. W schodach. Dobrze jest. Trzy i pół miliona. Ładnie ciśniesz. Kto, wiesz, ja? No nie najgorzej. Dobra, kto żyje? Oj, zabili cię. Patrz, wszystkich zabił. Dobra, ja się spawnuję już tam do gościa z drużyny. Jezu, wystrzel to! Ach! Tak wystrzelił, że padłeś. O, wszyscy padli. Nie, ale wiesz co? Ten pojazd opancerzony z działkiem stacjonarnym. Nie. Znaczy, z działkiem... Właśnie fajnie, że nie ma czegoś takiego jak czołgi. Kurde, już mnie to dobijało. No. Szkoda, że w ogóle nie zrobili tej drugiej wojny, tak jak ludzie tutaj bardzo chcieli. Ale Battlefield w czasach drugiej wojny? Tak, tak. Znaczy wiesz, bardzo dużo ludzi chciało coś takiego. Mhm. Żeby w końcu poszli w tego. Wiesz, ja ci powiem, że wyszło. Oni jeszcze wrócą do tego, to raz na pewno. Też mi się tak wydaje. Mecz się kończy. Będzie taka liczba ludzi. O, przegraliśmy. Dobrze. Panowie i panie, daliśmy za przeproszeństwem dupy, dlatego że na początku zajęliśmy się gadaniem. Oczywiście my jak elita. Jak nie robimy, to nie robi nikt. Dlatego przegrywamy. Ale co? Ale w tej grze, że nie gra się dlatego, żeby wygrywać, tylko dlatego, żeby nawet pogadać czasem. No, między innymi. W następnych meczach może będzie lepiej, może wygramy, bo do tej pory wygrywaliśmy ciągle. Ale oczywiście nagrywanie rozprasza, tak jak już mówiliśmy. I... Trzeba coś o czym mówić, o czymś rozmawiać, no. Bo widzowie mówią. Dobrze. Narzekają, że nic nie rozmawiamy. To co, widzimy się w kolejnym meczu z Battlefield Hardline. Język mi się plącze, jak to mówię. No, troszeczkę taka dziwna nazwa. Dzisiaj występował Nizon, Glizdor i ja, oczywiście ja. Najbardziej nierozgarnięty z nas wszystkich. Tak, tak, a najlepszy. Najlepszy, bo co? Bo dużo punktów miał. O, daj pan spokój. O to chodzi właśnie w tym meczu. No, dobra. Tymczasem żegnamy się z tego meczu. Jeżeli chcecie więcej, łapy w górę. Natomiast jeżeli nie chcecie, no to łapy w górę. Siema, na rapa. Na razie, cześć.